Trzy trumny. Buczek. Trzy trumny. Leon Popek z Instytutu Pamięci. A już Popek. Który poległ w walce z oddziałem strzelców górskich z Wehrmachtu w dniu 1 sierpnia 1944 roku w kolonii Mierzokie. Poseł do litewskiego parlamentu Leonard Almon, Wyszyszka. Armia Krajowa, tak jak czytam, różnorodne wspominki, relacje historyczne, no była silna. Sławili się swoim oporem, jak i bolszewikom, jak i Niemcom. Poległo bardzo dużo, powiedzmy, chłopaków w tamtych czasach. Dużo było wywieziona na siebie, część wróciła, część też ustało się tam. Szczycimy się tymi swoimi bohaterami, a naprawdę ich tutaj było bardzo dużo. Myślę, że to jest bardzo potrzebne dla nas wszystkich. Taki sposób upamiętnienia, odszukania tych szczątek i oddania hołdu. Nawet i w rodzinach nie zawsze wszyscy mówili o tym, a teraz się mówi i bardzo jestem wdzięczna za to, że w chwili obecnej ludzie mówią, ludzie szukają. Są właśnie takiego typu uroczyste pochówki. Myślę, że w taki sposób również budujemy swój patriotyzm, uczymy się patriotyzmu. Proszę Boga, aby pobłogosławił grób, w którym złożymy szczątki naszych braci, żołnierzy Armii Krajowej. O zabranie głosu prosi nenera rejonu Soliczyńskiego, prezesa Soliczyńskiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie, pana Zdzisława Dolnicza. Czy może być bardziej wymowne symbol śmierci jak kapraja Buczka, na mogile którego wyrosło ogromne drzewo, piękne drzewo i z jego szczątków mało co się zostało, ale on wrósł to drzewo i stoi pośród pięknej puszczy Rudnickiej. Ale więcej, podczas ekshumacji znaleziono orzełek od czapki, ale ten orzełek od czapki, ten właśnie, który mam w ręku, z postrzelonym skrzydłem, tu trafiła kula. Jak wymowny ten symbol, który po 74 latach, jak feniks z popiołów, z tej mogiły też razem z nami jest. Czyli mieszkańcy miasta, przedstawiciele IPN, ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska oraz przedstawicielka Litewskiego Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, a także władze lokalne rejonu Solecznickiego. Polskie Radio 24. Północ, południe. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, minęła 21.31, czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości w Wałbrzychu. To ostatni punkt wizyty szefa rządu w województwie dolnośląskim w ramach kampanii przed wyborami samorządowymi. W Wałbrzychu poparł kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta, posła Ireneusza Zyskę. Premier zaznaczał, że miasto jest w czołówce najbardziej zadłużonych samorządów w Polsce. Wałbrzych rzeczywiście był miastem wyrzutem sumienia III Rzeczpospolitej i wszystkich Balcerowiczów. My musimy stworzyć nowe perspektywy rozwoju dla Wałbrzycha i takie nowe perspektywy gwarantuje nasz kandydat. Piękne miasto, które może być rozsadnikiem innowacyjności, może tworzyć nowe miejsca pracy, ale potrzebna jest dobra infrastruktura. Premier dotarł do Wałbrzycha pisbusem. Wcześniej wziął udział w konwencji partii we Wrocławiu, a następnie spotkał się z mieszkańcami Jelcza, Laskowic. Jutro premier odwiedzi województwo opolskie.
Ekstradycja Dariusza Przewieczerskiego do Polski stała się faktem. To symboliczne zwycięstwo polskiego państwa. Tak mówił w TVP Info minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Po południu wylądował samolot z przywiezionym przez polskich policjantów Przewieczerskim na pokładzie. Rozpoczęła się procedura związana z ostatecznym ulokowaniem go w polskim zakładzie karnym. Dopięcie tej sprawy zajęło nam 13 lat. W aferę FOS uwikłani byli niezwykle wpływowi ludzie z wielu środowisk, przede wszystkim ze służb specjalnych dawnego PRL-u, podkreślił minister sprawiedliwości. Wtedy władza pozwalała kraść, rozbrajała polskie państwo, tu było okradane. Niektórzy szacują, że stracone do 8, a nawet w niektórych raportach do 10 miliardów dolarów poprzez mechanizmy wyprowadzenia pieniędzy. Zbigniew Ziobro przypomniał, że w wyniku afery FOS Polska straciła nawet do 10 miliardów dolarów. Te sumy były wyprowadzane przez zawodowców, przez profesjonalistów. Oni tworzyli sieć licznych spółek, powiązań, przez które te pieniądze przechodziły. Trafiały do Luksemburga i do innych krajów podatkowych. I nie zostały ustalone ostatecznie, gdzie one trafiły. To jest właśnie ta czarna, można powiedzieć, część historii FOS-u. Był szef Uniwersalu Dariusz Przewieczerski. Został w tym tygodniu zatrzymany na Florydzie, a dziś został w drodze ekstradycji deportowany ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Samo zatrzymanie skazanego potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie. Z dalekiej krainy przywiózł żon i to sługa, mocą pełnomocnictwa otrzymanego od Abrahama, wybiera, Rebekę wybiera przyszłą żonę dla Izaaka i przywozi ją do domu swojego pana. I kiedy sługa dokonuje tego wyboru na mocy tego pełnomocnictwa Abrahamowego, nikt tego wyboru już nie kwestionuje. Taka jest niezwykła siła, niezwykła moc tego pełnomocnictwa. I takiego właśnie pełnomocnictwa udzielił Chrystus swoim apostołom. On przecież znał doskonale ich słabości, znał ich grzechy. Wiedział i doświadczył, nie tylko wiedział teoretycznie swoją boską przedwiedzą, ale doświadczył zdrady Judasza, zaparcia się Piotra, rozproszenia apostołów. Wcześniej był świadkiem egoizmu apostołów, ich walki o stołki po prawicy czy po lewicy. On to wszystko wiedział, a jednocześnie tego doświadczył. A jednocześnie obdarzył apostołów swoim pełnomocnictwem. I myśl, do której myślę, że warto byśmy wracali, to jest właśnie myśl taka, na co chcemy zwracać uwagę w Kościele. Czy na tę stronę grzechów, która oczywiście jest stroną, raz jeszcze to podkreślę, godną potępienia, które uczynimy, godną pokajania się, co też czyni, ale z drugiej strony, czy nie warto spojrzeć na blask piękna i prawdy Chrystusowego oblicza, które odbija się w twarzach bardzo wielu osób, zarówno świeckich, ale także przecież właśnie duchownych osób życia konsekrowanego. Krótkie pytanie, kończące cały ten wykład. Na co chcemy zwracać uwagę? Czy na ten pewien margines grzechu i szpetoty? Czy na to, co jaśnieje blaskiem pięknej prawdy oblicza Chrystusowego? Wiadomości sportowe. Sylwia Kuban. W finale mixta w wielkoslalomowym turnieju tenisowym US Open Alicja Rosolska i Chorwat Nikola Mekic przegrali z Amerykanką Bethany Matek-Sands i Brytyjczykiem Jamie Marajem 6-2, 3-6 i 9-11 w super tiebreaku. Dziś jeszcze w finale singla kobiet Amerykanka Serena Williams zagra z Japonką Naomi Osaką. Maja Wostowska zajęła 5. miejsce w mistrzostwach świata w kolarstwie górskim w szwajcarskim Lenzerheide. Wygrała Amerykanka Katie Kartner przed Dunką Aniką Lampard i Kanadyjką Emily Betty. Czwarte miejsce zajęła Szwajcarka Jolanda Neff. Mimo braku medalu Maja Wostowska jest zadowolona. Mamy tutaj jednoznacznie podwójne standardy. Ja sobie przypominam taką swoją korespondencję sprzed paru lat z pewnym Polakiem, czy polskim Żydem raczej, mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, który mimo
całej różnicy światopoglądowej, jak się okazało z tej korespondencji, jest tak, że słuchaczem Radia Maria i widzę telewizji trwa. Okazał się po którejś z audycji przed moją telewizją, to do mnie dość takim właśnie wielkim żalem, już nie pamiętam dokładnie, co było początkiem tych jego żalu i niepokoju, ale w pewnym momencie kulminacyjnym naszej wymiany korespondencyjnej zarzucił mi skandal związany z arcybiskupem Wesołowskim. Właśnie wtedy skandal odwołanym z Ameryki Południowej, przeniesionym bardzo szybko właśnie w ramach wyjaśniania i ustalania tych procedur, przeniesionym bardzo szybko do Rzymu, gdzie, jak wiemy, arcybiskup Wesołowski został usunięty od swoich funkcji, został, no, można powiedzieć, zamknięty w pewnej przestrzeni bardzo ograniczonej swojego życia i czekał po prostu na dalsze procedury i dalszy proces. I wtedy zwróciłem uwagę temu panu, mojemu rozmówcy korespondencyjnemu, że właśnie Kościół stosuje tutaj zasady proste i klarowne. Natomiast z drugiej strony zwróciłem uwagę, istnieją zupełnie inne standardy w stosunku do innych osób. Mówię pan, zwracam ich uwagę tutaj na jakąś, powiedzmy, nie wiem dlaczego, tak nazywaną pobłażliwość Kościoła w stosunku do arcybiskupa. Natomiast proszę zauważyć, co się dzieje z wybitnym celebrytą, bliskim na pewno pańskim korzeniom, mianowicie z panem Romanem Polańskim, który przecież został prawomocnym wyrokiem sądu amerykańskiego skazany za ewidentny akt pedofilii. I oczywiście jedyną konsekwencją tego stanu rzeczy jest zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych i jednocześnie brylowanie po przestrzeni całego świata, uczestniczenie w życiu salonowym, zbieranie nagród, pochwał i absolutne nierozliczanie z tego, co nie jest w jego przypadku grzechem, ale co jest po prostu przestępstwem. W tym przypadku wybory samorządowe, mówię, zauważmy, to jest podwójne stosowanie tych standardów. I to cała ta długa tutaj moja wypowiedź, zbyt długa zapewne, ale służy właśnie wskazaniu tego, że mamy rzeczywiście dzisiaj do czynienia z dwoma typami standardów. Naprawdę setki spotkań. Przypomnę tutaj też to, o czym wspominałem w audycji w tej części telewizyjnej, mianowicie, że w Stanach Zjednoczonych przed parunastu laty przeprowadzono za pomocą niezależnej instytucji, nie kościelnej, ale niezależnej instytucji, badania, które zostały później opublikowane w tak zwanym John Chase Report. I te badania pokazały, no, między innymi rzecz następującą. Otóż w latach 1950-2002, więc na przestrzeni 52 lat, w Stanach Zjednoczonych pracowało wówczas 109 tysięcy księży. 109 tysięcy księży. Postawiono wtedy na przestrzeni tych 52 lat 4392 zarzuty dotyczące nadużyć seksualnych. Jest to program, przy czym w ostatnim roku 2002 postawiono tych zarzutów niewspółmiernie więcej niż w minionych wszystkich 51 latach. Z pewnych powodów, których w tej chwili nie chcę już tutaj rozwijać, żeby nie zaciemnić tej myśli. Mamy więc 109 tysięcy księży, mamy 4392 zarzuty i ostatecznie zweryfikowano około 100 z nich jako uzasadnione. A więc na przestrzeni 52 lat wykazano istnienie około 100 przestępstw na tle seksualnym wśród duchowieństwa amerykańskiego. W tym samym czasie odnotowano około 6 tysięcy przestępstw seksualnych wśród nauczycieli sportu i trenerów sportu. I proszę zauważyć, czy my kiedykolwiek usłyszeliśmy jakiekolwiek, powiedzmy, apele do świata sportu, do świata olimpijskiego, do trenerów, do nauczycieli sportu, żeby oni się pokajali, żeby, no nie wiem, po prostu dokonano tutaj jakiejś zbiorowej czy indywidualnej ekspiacji. Musimy mieć świadomość, oczywiście. Musimy mieć świadomość i tę świadomość tutaj sam w tej chwili wyrażam, że stan duchowny jest stanem oczywiście szczególnym. To nie jest zawód, to jest powołanie, które powinno nie tylko indywidualnie dążyć do świętości, ale wskazywać też innym drogę do świętości. Dlatego te standardy tutaj muszą być postawione bardzo wysoko. Ale zauważmy, raz jeszcze to podkreślam, grzechy
Za każdy z tych grzechów się kajamy, za każdy z tych grzechów Kościół przeprasza w sposób szczególny, publiczny. Każdy z tych grzechów jest grzechem wołającym o pomstę do nieba, ale to jest promil, zarówno w odniesieniu do skali duchownych, którzy pracują w sposób uczciwy, wierny, ofiarny, jak i to jest promil w skali ogólnej liczby przestępstw czy nadużyć seksualnych w świecie. I to jest sprawa, na którą wciąż musimy zwracać uwagę. Raz jeszcze wrócę do tej myśli, czy chcemy spoglądać na tę, powiedzmy, niewielką stertę śmieci, która tego celu, stoi, powiedzmy, czy leży przed wejściem do wspaniałej bazyliki, która jaśnieje pięknem i blaskiem, czy też właśnie chcemy te śmieci uprzątnąć i nie debatować nad nimi, ale wejść i rozkoszować się pięknem przestrzeni Kościoła Chrystusowego. Nic już nas nie dzieli, jeśli chodzi o poziom życia i komfort życia od tych, którzy żyją na zachód od naszych granic. Aby ta historyczna przepaść, która trwała właściwie przez całe nasze dzieje, została zasypana. I nasze pokolenie, w szczególności pokolenia młodsze i średnie, stoją przed tą wielką szansą, żeby to uczynić, żeby z tej szansy skorzystać. Dotąd w naszej historii takiej szansy nie było. Musimy z niej skorzystać. Ale żeby z niej skorzystać, to potrzebna właśnie jest ta spójność i potrzebna jest współpraca. Nie wojna, tylko współpraca. Oczywiście, że tak. Ja myślę też, że no właśnie Kościół ze swojej szczególnej struktury i z racji stałej obecności Chrystusa w Kościele jest jedyną, jak wiemy, instytucją, która nawet w sytuacji błędów ludzkich, dzięki właśnie działaniu Chrystusa, dzięki działaniu Boga, jest w stanie uczynić winę osłabioną i na tle obywatel, samorząd, państwo, słabości ludzkiej budować dobro. Mówię to może w tej chwili bardzo tak ogólnie w sposób jasny, ale jeden taki krótki przykład z historii jest, jak XVI rozpoczyna się podbój Ameryki przez Europejczyków. Oczywiście dzisiaj nazywamy to w sposób radykalny kolonializacją, podbojem i tak dalej. Przypomnijmy sobie bardzo krótko to, co działo się w XVI wieku, kiedy Hiszpanie dotarli pod wodzą Corteza do Meksyku i rzeczywiście dokonano bardzo szybkiego podboju państwa Meksyku, znaczy państwa, państwa Azteku, dokonano podboju cywilizacji aztecki przez wojska hiszpańskie. Dzisiaj oceniamy to w sposób jednoznacznie negatywnie. Spójrzmy na to przez moment z perspektywy tamtych Europejczyków, którzy przybywają do kraju, który ma bardzo wysoką cywilizację pod wieloma względami, ale z drugiej strony ma straszliwą religię, religię po prostu okrutną, religię, która w ramach rytuału kultycznego dokonuje morderstw, zabójstw rytualnych ludzi i dokonuje tutaj no, po prostu straszliwych czynów. Przypomnę, że składano Bogom azteckim ofiarę z żywych ludzi, którym kamiennymi nożami rozdzierano klatki piersiowe, wyrywano żywe, bijące serca i składano je na ołtarz. Europejczycy sądzą, że podbój właśnie, zniszczenie tej cywilizacji religijnej będzie po prostu jednoznacznie dobre dla społeczeństwa azteckiego. Okazuje się, że tak. Samorząd jest to przyjmowane przez samych Azteków. Rozpoczyna się trudny okres przekonywania, że tak powiem, tych Azteków do sytuacji ewangelizacji, która dla nich wydaje się być po prostu kolonializacją. I co się wtedy dzieje? No przychodzi z pomocą Pan Bóg, przez Matkę Bożą dokonują się objawienia, układa lupę i za sprawą tych objawień w ciągu bardzo krótkiego czasu Meksyk, Aztekowie nawracają się na chrześcijaństwo. To jest czas, w którym w Europie Zachodniej pod wpływem reformacji bardzo wiele ludzi odchodzi od Kościoła. I jednocześnie niemalże ta sama liczba ludzi, która tych kilka milionów, które porzuciło Kościół katolicki w Europie Zachodniej, napływa teraz ze świata pogańskiego do Kościoła. Chcę pokazać z jednej strony właśnie to działanie, że nawet przy nieudolnych
działania polskich banków poprawić, zadziałać. Ale jeszcze dwie krótkie uwagi. W tym właśnie czasie, na tle tego, tej całej sytuacji historycznej w Meksyku, dwa ciekawe wydarzenia. No, z jednej strony zostaje założony Uniwersytet w Meksyku, który zyskuje te same prawa, które miał Uniwersytet w Salamance, jeden z najbardziej prestiżowych wówczas uniwersytetów europejskich. Rozpoczyna się więc proces integracji kulturowej w sposób bardzo ciekawy, bardzo interesujący na poziomie uniwersyteckim. I druga bardzo ważna rzecz, to właśnie na tle tych problemów związanych z tożsamością kultury azteckiej i ingerencją kulturową Europejczyków. Bartolomeo Las Casas formułuje teorię praw narodów, która jest przecież wydarzeniem wyprzedzającym o przynajmniej powiedzmy o dwa wieki koncepcję praw człowieka uświeceniową. A więc chcę powiedzieć na tym przykładzie historycznym, który omawiam bardzo pobieżnie, chcę zwrócić raz jeszcze uwagę na to, że nawet przy słabościach i pewnej nieporadności ludzkiej w Kościele Pan Bóg potrafi uczynić tę winę niejednokrotnie błogosławioną, czyniąc po prostu na gruzach ludzkich nieudolnych czynów, czyniąc dobro. Z drugiej strony, czy powiedzmy dopełnieniem tego jest wskazanie na to, że na tle tych sytuacji bardzo złożonych chrześcijanie, jeżeli potrafią zawierzyć Chrystusowi, potrafią też faktycznie uczynić coś dobrego, co staje się jakimś takim szczególnym znakiem, jak chociażby wspomniana tutaj koncepcja praw narodów Bartolomeo Las Casas, która, mówię, no jest obok koncepcji Pawła Łotkowica, jeszcze wcześniejszej zresztą wydarzeniem absolutnie historycznym i pionierskim. No więc właśnie spoglądajmy na to, co dzieje się w Kościele, co dzieje się w chrześcijaństwie, w Kościele katolickim, co dzieje się także wśród stanu duchownego poprzez pryzmat tej złożoności, która raz jeszcze podkreślam, nie dokonuje tutaj mitologizacji, nie dokonuje tutaj jakiegoś wyniesienia na pomnik wszystkich z pominięciem słabości ludzkiej, z pominięciem faktu grzechu i tak dalej, ale z drugiej też strony, tak jak ojciec słusznie zauważa, no nie piętnujmy się w nieskończoność, nie twórzmy z siebie społeczności ludzi słabych, grzesznych, podłych, zawistnych, dotkniętych patologiami seksualnymi, bo tak po prostu nie jest, tacy nie jesteśmy. Nie możemy zauważyć, żeby ludzie po prostu szukali tego, żeby Polska szybko i w stronę właściwą, pozytywną dla obywateli się zmieniała. I jesteśmy w tym dążeniu wiarygodni, bo zapowiedzieliśmy to i bardzo wiele w tym kierunku już działaliśmy. I będziemy w tym kierunku działać dalej. Przypominam, przed nami pierwsze wybory samorządowe, drugie europejskie, trzecie parlamentarne i w końcu to te czwarte prezydenckie. Szanowni Państwo, dla Polski musimy wszystkie te wybory wygrać. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę Państwa. Zwyciężymy, ale pracą i determinacją. Mamy świetnych ludzi. Mamy świetną kandydatkę, która jest oczywiście znakiem sprzeciwu. Mamy świetnego premiera. Bycie znakiem sprzeciwu jest, powiedziałbym, cechą tożsamości naszej. Z tym się musimy liczyć. Jan Paweł II jeszcze jako Karol Wojtyła, kiedy wygłaszał swoje rekolekcje watykańskie Pawłowi VI i Kurii Watykańskiej, to właśnie zatytułował je Znak, któremu sprzeciwiać się będą. I to jest, powiedziałbym, odczytanie też w sposób szczególny tożsamości Kościoła Chrystusowego w świecie współczesnym. Jesteśmy i będziemy znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Ojciec wspomniał tutaj o tych centrach antyewangelizacyjnych. To jest oczywiście rzeczywiście strategia bardzo zorganizowana ostatnich, no powiedzmy, kilkudziesięciu lat, ostatniego stulecia może. Wyczytałem niedawno taką informację, że w latach 30. w 37 roku konkretnie została wydana instrukcja
bardzo trudne tereny po upadku kopalń w latach 90., gdzie poziomy bezrobocia sięgały seksualnych kleru bardzo wysoki, w sposób seksualizowany, a więc sposób powiększający te zdarzenia, w mamy sposób dodający mamy poszerzający Sudety, w każdym razie w sposób taki, który będzie przedstawiał kler duchowieństwo katolickie jako mamy wreszcie no przepraszam, ale powiem po prostu miedziowe, i mamy w sposób no, brutalny i trochę wulgarny jako bandę po prostu zboczeńców seksualnych. Kto wydał taką instrukcję, wydano ją w formie niemieckiej, niemczech i peroskich. W 1937 roku autorem tej instrukcji był Józef Goebbels, minister propagandy niemieckiej. To jest, powiedziałbym, jeden taki demokratycznym sporze, bardzo charakterystyczny, bo pokazuje, jak totalitaryzm niemiecki, totalitaryzm nazistowski dążył do zniszczenia Kościoła. Na skuteczność. Inna historia, którą też warto przywołać, mianowicie pani Bella Dodd. To jest pseudonim pewnej Włoszki, członkini komunistycznej partii Stanów Zjednoczonych w latach 40. ubiegłego wieku. Ona po porzuceniu komunizmu i wstąpieniu do Kościoła katolickiego opublikowała takie wspomnienia, w których przyznała, że w latach 30. z inicjatywy komunistów amerykańskich wprowadzono do Kościoła w Stanach Zjednoczonych około 1100 mężczyzn, którzy niekoniecznie byli ludźmi wierzącymi, ale po to, żeby oni wstąpili do seminarium, żeby przeniknęli mury seminaryjne i żeby weszli wewnątrz struktur Kościoła. To są lata 30. Ci ludzie rozpoczynają wtedy swoje studia, kończą je no mniej więcej pod koniec lat 30. Swoje pozycje w Kościele, bo część z nich rzeczywiście uzyskała jakieś kariery, nazwijmy to kariery kościelne. Okres ich szczególnej aktywności rozpoczyna się w latach 60., a więc wtedy, kiedy przypada okres rozwoju, zainicjowania rewolucji seksualnej. I to są ludzie, którzy w sposób świadomy od wewnątrz zaczynają niszczyć Kościół. To są takie dwa przykłady znowu historyczne, ale przykłady z XX wieku, które pokazują, jak ideologia niemiecka nazistowska i ideologia komunistyczna wywodząca się z Rosji sowieckiej, jak one próbowały zniszczyć Kościół w sposób bardzo perfidny, bo my zazwyczaj mówimy o prześladowaniach Kościoła ze strony tych totalitaryzmów. No takich prześladowaniach po prostu ewidentnych, obozy koncentracyjne, łagry, zamykanie kościołów, burzenie, mordowanie księży. Ale był też sposób polegający na z jednej strony fałszywej propagandzie zniesławiającej ludzi Kościoła, z drugiej strony na przenikaniu takimi no po prostu zarazami. Takimi infekcjami, infekowaniu Kościoła od wewnątrz ludźmi, którzy osiągali kariery zawodowe w Kościele, nie będąc do końca nawet ludźmi wierzącymi. Wspominam o tym dlatego, że musimy mieć na uwadze to, że dzisiaj dzięki nowoczesnym środkom komunikacji, a zwłaszcza mediom, te idee, które kiedyś były realizowane w sposób mniej lub bardziej ograniczony, one dzisiaj zyskują bardzo duże pole działania. No w tle naszych dzisiejszych rozmów, zarówno tej telewizyjnej, jak i obecnej, przewijają się no chociażby dwa takie fakty medialne, mianowicie wyprodukowany przez Warner Bros. Film Zakonnica, który no jest tak wulgarny, że nawet tak zwana zajawka tego filmu, czyli ten klip zapowiadający jego treść, został zdjęty przez portal YouTube, a więc po prostu został zawieszony, zdjęty, jest tak wulgarny, tak satanistyczny, tak demoniczny, że nawet ten portal, który jak wiemy jest portalem raczej dość liberalnym pod wieloma względami, a zwłaszcza dotyczącymi sfer religijnych, ten klip zapowiadający ten film został po prostu zdjęty. No i mamy oczywiście na uwadze film, który też jest zapowiadany w tej chwili na różnych portalach internetowych w Polsce, polskiej, co jest bardzo zaskakujące. Uzyskany przy współdziałaniu, przy współfinansowaniu ze strony, instytucji państwowych firm Kler, który oczywiście ma już swoją, można powiedzieć, historię.
bardzo szczególną Śląska. Nowską. Najpierw zacznę od z tego, co, dużych co po prostu można wyczytać, można zobaczyć wszyscy mieszkańcy w postaciach zapowiedzi filmowych. Wiedzą, jak no jest filmem po prostu perwersyjnym filmem, który szydzi po prostu z kościoła. Ale również tutaj już nawet od samej granicy też, autostrada się kurkuje. Dlatego dzięki wielkiemu programowi uszczelnienia podatków przeznaczamy dodatkowe kwoty na poszerzenie lub budowę nowej autostrady. Dodatkowe. Dzisiaj rano byliśmy w Płocku. Dobrze wiedzą mieszkańcy Dolnego Śląska, tak, jaką bolączką jest podróż na południe. Informowania o tych zagrożeniach droga i o tych sposobach tak zwana droga śmierci, zakłamanej propagandy jest rzeczą niezwykle, niezwykle istotną. Zakręty, brak myślę, pomocy, że oczywiście nie wystarczy tutaj samo informowanie tylko na ten temat, ale warto, jednym tylko roku, warto no po prostu pokazywać konkretne przykłady. Ja myślę, że naprawdę nie dlatego, że jestem księdzem, ale sam się odwołuję do swoich wspomnień z dzieciństwa. I tu chcę podziękować też i swoim właśnie i młodości, kiedy będąc młodym człowiekiem wzrastającym w normalnej rodzinie, w normalnym środowisku parafialnym. Nawiasem mówiąc, wyznam szczerze, że nie byłem w tym okresie czasu ani ministrantem, ani członkiem żadnej jakiejś grupy religijnej, ale byłem tak zwanym no przeciętnym katolikiem regularnie uczęszczającym do kościoła, regularnie uczęszczającym na nabożeństwa, chodzącym też regularnie na katechezę. I po prostu ja mogę wskazać naprawdę wspaniałe przykłady moich katechetów. Mogę wskazać wspaniałe przykłady moich katechetów, którzy przygotowywali mnie do pierwszej komunii, jak święty Maliecie ksiądz Józef Janiec, jak mój wspaniały proboszcz, który, nawiasem mówiąc, postać bardzo ciekawa, świętej pamięci ksiądz Prawar Dominik Kostiał, który był proboszczem mojej parafii, jeleniogórskiej, mojej rodzinnej parafii. Postać, o której dopiero po latach, stosunkowo niedawno, zresztą dzięki publikacjom w naszym dzienniku, dowiedziałem się, że był to kapłan prześladowany bardzo mocno przez ubecję w latach 50. właśnie w momencie, kiedy objął tą parafię jeleniogórską. Nigdy z tego powodu, powiedzmy, ani on nie podkreślał swojej martyrologii, a były tam w jego biografii elementy martyrologiczne, elementy po prostu prześladowań, elementy męczeństwa. On po prostu znosił te prześladowania promieniowych swoją dobrocią. I powiem rzecz następującą, bo to jest taka drobna forma świadectwa. Moja parafia, wspomniana już tutaj parafia świętego Erasma i Pankracego w Jeleniej Górze, jest dla mnie o tyle parafią szczególną, że odkąd pamiętam, zawsze z tej parafii były jakieś powołania kapłańskie i zakonne. To znaczy, co znaczy, kiedy mówię zawsze? No powiedzmy, kiedy ja wstępowałem wraz z moim kolegą z podstawówki do seminarium, księdzem Andrzejem Bokiejem, który jest w tej chwili proboszczem sąsiedniej parafii jeleniogórskiej, wstępowaliśmy w jednym roku do seminarium, to w tymże samym roku właśnie seminarium wrocławskie opuszczało dwóch neopresbiterów z Jeleniej Góry, następny był już diakonem, nas dwóch wstępowało wtedy do dwóch różnych seminariów. Rok później znowu ktoś wstępował i taka jakaś kontynuacja była. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że my wszyscy, kiedy spotykaliśmy się i spotykamy czasem przy różnych okazjach, podkreślamy, że nasze powołania wiążemy właśnie z obecnością i działalnością naszego proboszcza, świętej pamięci księdza Kostiala. On nie był naszym katechetą, on nie prowadził kółka ministranckiego, on był po prostu promieniującym ojcostwem księdzem, zwykłym duszpasterzem, tak zwanym zwykłym duszpasterzem, tak zwanym zwykłym proboszczem, ale był postacią, która po prostu promieniowała swoim ojcostwem, swoją wiarą i swoim kapłaństwem. Mówię o tym dlatego, że sądzę, że każdy z nas, naprawdę każdy z naszych słuchaczy może znaleźć w swoim otoczeniu takie właśnie postacie, tak zwanych zwykłych duszpasterzy, ale zarazem ludzi autentycznie oddanych Bogu, głęboko wierzących, służących Kościołowi. I teraz, jeżeli ja z jednej strony, będąc rodzicem, wychowawcą,
pasterzem właśnie, będę chciał mówić młodzieży o tym, czy dzieciom, że zjawiają się takie zagrożenia dewastujące oblicze Kościoła, karykaturyzujące oblicze Kościoła, jak na przykład wspomniany tutaj film, którego już tytułu nie chcę powtarzać dla celów reklamowych, to z jednej strony mogę powiedzieć tak, słuchajcie, to jest bzdura, to jest po prostu kompletne szydzenie z czegoś, czego ktoś nie rozumie, a z czego sobie szydzi. Ale z drugiej strony mogę powiedzieć tak, ale popatrzcie, spójrzcie na swojego katechetę, spójrzcie na siostrę zakonną, która was może uczy religii, spójrzcie na swojego proboszcza, spójrzcie na księdza, którego znacie z jakiejś, nie wiem, wyprawy na przykład oazowej czy z okresu wakacji i przypatrzcie się po prostu temu księdzu. Przypatrzcie się, czy jest to ksiądz, który rzeczywiście przypomina w czymkolwiek ten karykaturalny, obelżywy obraz, który jest lansowany. A więc krótko mówiąc, po prostu odrzućcie propagandę, odrzućcie ten absurdalny i zarazem urągający obraz Kościoła, a spójrzcie na żywych ludzi, którzy tworzą, raz jeszcze to podkreślam z takim uporem, którzy tworzą czy odzwierciedlają ten blask piękna i prawdy Chrystusowego Kościoła odbijany w ludzkich życiorysach. Albo to też, ja to znam z opowieści, ale to jest, że czy na przykład pytanie, bo nie jest ktoś narzeka, to oczywiście chodzi mi nie jakieś tam wielkie przestępstwa, tylko że tam, że ksiądz jest tam niesprawiedliwy, czy ostry na religii, albo coś tam, ale pytanie właśnie babci czy mamy, czy się modlisz za niego, prawda? Czy pamiętasz, tak, żeby był lepszy? Bo to jest człowiek, prawda? Żeby był lepszy, żeby miał więcej radości, więcej Ducha Świętego. Czy się, bo jeżeli się modlisz, to już będziesz inaczej oceniał, prawda? Niż tylko tak na zasadzie, bo jest fajnie, nie? Bo będziesz tam w internecie jakiś obrazek tu podpisany coś i można się po prostu cieszyć głupio. Więc to jest cała pewna kultura. Zresztą no, my musimy też uczyć się wzajemnie też i kultury w ogóle wysławiania, oceniania innych ludzi, prawda? Tu akurat dzisiaj mówimy, że duchowieństwo jest tą taką częścią do różnych żartów i tak dalej, do win, tak samo czy siostro zakonne, ale my również musimy powiedzieć, że też jesteśmy przez media rozjechani jako też ludzie, prawda? Czasami nie potrafimy coś opisać. Brakuje nam słów, tylko używamy tych skrótów, które wiemy, jak język kaleczą. To też jest właśnie bardzo ważna rzecz. Oczywiście, no, sposób mówienia, w ogóle dzisiaj kultura naszych rozmów, naszych opisów rzeczywistości jest kulturą bardzo zubożoną. No, to jest temat sam w sobie dość, powiedziałbym, ważny, istotny. On pokazuje, że naprawdę trudno jest mówić, zwłaszcza o rzeczach poważnych. My dzisiaj nie rozmawiamy, my dzisiaj się komunikujemy, zwłaszcza ludzie młodzi posługują się jakimiś skrótami, posługują się emotikonami, czyli jakąś ikonografią, taką ikonkami, które wyrażają emocje, nastroje. No, być może, że kogoś zadowala przesłanie buźki z uśmiechem czy z przymrużonym okiem, ale wolałbym jednak usłyszeć czasem, przynajmniej czasem, emocje wyrażone słowami, bo słowa zawierają w sobie wielkie bogactwo i piękno treści. Tym trudniej jest mówić właśnie o rzeczach, które, czy o sprawach, które dotyczą spraw najważniejszych, najistotniejszych. No właśnie, często dzisiaj w mediach, tak jak ojciec podkreśla, w niektórych oczywiście mediach spotykamy się z ogromnie uproszczonym obrazem Kościoła, ludzi, którzy kompletnie Kościoła też nie pojmują. Pamiętam, jak kiedyś jeden z dziennikarzy w momencie, w którym zaczęła wchodzić do Polski możliwość przyjmowania komunii na rękę, wiemy, że takie tendencje się pojawiły, to ten dziennikarz właśnie zaczął mnie pytać o powody, dla których są przeciwnicy tego przyjmowania. No i między innymi tam w tej rozmowie wyszła sprawa tego, że tę komunię można przecież właśnie przyjąć do ręki i włożyć na przykład do kieszeni, można ją w jakiś sposób sprofanować, nawet niechcący, bezwiednie, ale można ją łatwiej upuścić, czy
czy coś takiego zrobić. I wtedy ten dziennikarz mówi, no tak, a to przecież, bo to jest taki szczególny opłatek, prawda? On jest jakiś taki inny, ten opłatek, nie? Mówi, bo to, co ksiądz mówi, to... Ja mówię, jaki opłatek? No to, co się przyjmuje, ten okrągły opłatek. No więc proszę zauważyć, rozmawiamy o Eucharystii, Najświętszym Sakramencie, o Komunii Świętej, a dziennikarz nie ma pojęcia po prostu, czym jest komunia. On myśli, że to jest no właśnie opłatek. To sobie jakoś tam kojarzy, że to słowo opłatek sobie kojarzy, ale słowa komunia już nie kojarzy. I teraz ten dziennikarz robi artykuł, czy robi audycję radiową na przykład, mając taki warsztat pojęć, a więc po prostu no bądźmy poważni, podchodźmy też z pewnym szacunkiem, zarówno my, którzy mówimy o Kościele, nie mówmy o tym, no właśnie, że to jest mafia, że to jest na przykład tutaj nasze środowisko. Wiemy, że pada takie określenie bardzo zjadliwe, imperium. Nawiasem mówiąc, film, do którego tutaj jakoś tak po części wracamy, ten polski film Kler, który ma się ukazać, wejść na ekrany wkrótce, z tego co, być może się mylę, ale chyba nie, autorem scenariusza jest pewien pan, który jest związany z naszą zaprzyjaźnioną, w cudzysłowie, gazetą, zaprzyjaźnioną inaczej gazetą. I to właśnie w ramach spółki, która tę gazetę wydaje, on opublikował kiedyś taki prześmiewczy tomik dotyczący ojca dyrektora, zatytułowany bodajże Imperator. Później opublikował kryminał zatytułowany Trzeci Zamach. Kryminał bardzo, powiedziałbym, niskiego lotu, no... Może będzie kiedyś okazja, żeby pokazać nonsensy i właśnie absurdy tego kryminału, który dotyczył, którego głównym bohaterem jest ksiądz Franciszek, bodajże Kosma Drost, który jest właścicielem radiostacji katolickiej, jest właścicielem telewizji katolickiej, właścicielem dziennika katolickiego, właścicielem szkoły katolickiej, prawda? No, zbieżność podobieństw tutaj oczywiście, można powiedzieć w cudzysłowie, jest bardzo przypadkowa. Postać jest narysowana w tej książce karykaturalnie i teraz, z tego co się orientuję, to ten sam pan jest autorem scenariusza. Jeśli nawet nie, to promocja tego filmu ma się odbyć równolegle z promocją jego potężnej książki pod tym samym tytułem, wydanej przez właśnie to środowisko, o którym tutaj wspominam, czy przez to wydawnictwo, które tutaj wspominam. Więc krótko mówiąc, mamy do czynienia z jednej strony rzeczywiście z ludźmi, którzy nie tyle w sposób nawet niekompetentny, co niekompetentny i perwersyjnie złośliwy używają słów, które próbują niszczyć na przykład rzeczywistość dzieł Kościoła, nazywając je imperium, czy nazywając je jeszcze bardziej wulgarnie. Z drugiej strony natomiast my sami często przejmujemy tę stylistykę i wyrażamy się o świętym Kościele w sposób no, bardzo zbanalizowany albo w taki sposób, który jest no, po prostu sposobem obrażającym. I to obrażającym nie Kościół jako coś zewnętrznego, ale przecież w gruncie rzeczy obrażającym nas, bo to my współtworzymy Kościół. No i jeszcze a propos, żeby ten film skończyć, to może nie reklamować, jak się profesor mówi, to też szkoda, bo nie tak dawno przecież film Wołyń, tego samego reżysera, był tak wzruszający i tak mocny, no. To mnie zastanawia też właśnie, dlaczego są reżyserzy, dlaczego są twórcy kultury, dlaczego są aktorzy, którzy godzą się no właśnie na takie skakanie, odbijanie od ściany do ściany. Z jednej strony... No powiedzmy, wspinam się na pewne, powiem patetycznie, pewne wyżyny, a później spadam do szamba. No być może ktoś z tego szamba czuje większą chęć wyskoczenia znowu do góry, ale powiem bardzo uczciwie, no mimo wszystko nie jest mi jakoś blisko do sposobu życia szambonurka. No właśnie. Księże profesorze, tak patrzę na zegarek, że możemy powoli zaprosić naszych pewnie słuchaczy do rozmowy, bo tamte telefony w pierwszej części były bardzo ciekawe, takie dojrzałe i myślę,
oczywiście też... Jak zawsze. Jak zawsze, tak. I nakierowujące nas, co czują ludzie, społeczeństwo, bo przecież popatrzmy, ile, jak jesteśmy bardzo związani, prawda, ile godzin spędzamy na katechezie, mówię, z naszymi księżmi, z siostrami, prawda, i w pasterstwie, czy w duszpasterstwach, czy w parafiach. To są ludzie, którzy żyją wraz obok nas i z nami. Bo przecież parafia to jest to mała wspólnota, prawda, tak bardzo zżyta, jeżeli się znamy prawie po nazwiskach, no to są takie parafie, prawda, nieduże w małych miejscowościach, to to jest szczególna wspólnota, która ma pasterza, która ma przewodnika i bardzo dobrze, że jest to takie poznawanie się, że to nie jest anonimowe wszystkie, to wszystko tak jakby niektórzy chcieli, prawda, żeby nic nie znać. Ja tak mam na imię proboszcz, ksiądz proboszcz, księża wikarzy, najlepiej nie robić wizytacji kolędowej, tylko jakieś takie, prawda, spotkanie ogólnoroczne, zabawa karnawałowa i tak dalej, to takie zakusy też dla niektórych się jawią. Na pewno tak, ale właśnie to, czym ojciec wspomina, że parafia jest wspólnotą, że my powinniśmy też czuć to przeżycie wspólnoty, nawet jeżeli to jest parafia większa, to właśnie ona jest pewną wspólnotą wspólnot. I bardzo dobrą i bardzo zasadną rzeczą jest właśnie to przeżywanie wspólnotowe różnych uroczystości, różnych zdarzeń. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby przynależeć do wspólnoty parafialnej, na przykład nie mieć świadomości, jak się nazywają, jak mają na imiona księża pracujący w tej parafii, jak mają, powiedzmy, siostry pracujące w tej parafii, jakie imiona noszą. No to jest, powiedziałbym, no coś wtedy z gruntu rzeczy już fałszywego i pozbawiającego nas tej możliwości przeżycia, doświadczenia tej wspólnoty. Oczywiście Kościół to nie tylko wspólnota, to jest właśnie też pewna instytucja, to jest w ogóle tajemnica. Kościół jest rzeczywistością, której nie da się opisać jednym słowem, ale jednym z takich słów, które docierają do pewnego aspektu tej tajemnicy, jest właśnie słowo wspólnota. I nie ma żadnej tajemnicy, to jest średniowieczne doradki opysy. Nie można już tak tu siebie uświęcać, bo to bez sensu wszystko wychodzi. Kościół to jest słowo biblijne dotyczące zboru pierwszych chrześcijan, a że oni mieli pójść do nieba, to jest oczywiste. Nie wszyscy w ogóle mieli pójść do nieba. Nie wszyscy stanowią trzon tego Kościoła. No to więc nie ma co tutaj tak populistycznie do tego podchodzić. Kościół i Kościół, populistycznie i Kościół i Kościół i Kościół i Kościół. Albo to ofiary. Ofiary były, się skończyły. Albo kapłani. Kapłani byli, się skończyli. Najlepszym kapłanem jest Jezus Chrystus, nieprzemijającym, nieprzechodnim. No i dlatego Biblia mówi, że tamtych kapłanów było więcej. Dlaczego? Dlatego, że było więcej, nic nie znaczyli. Biblia mówi, że tamtych ofiar było więcej. Dlaczego? Że było ich więcej i nic nie dały te ofiary, bo dopiero dała dużo ofiara w postaci doskonałego życia Jezusa Chrystusa. Tyle. Jednak za młodą osobę i wiemy w historii polskiego teatru, ten Henryk był starszy, prawda? Wobec tego ja myślę sobie w tym momencie jego życia, czego ja szukam i co właściwie jest dla mnie inspiracją, to jest drugi człowiek, którego mam w sobie, natomiast nie chcieliśmy szukać dalej. Cały czas ten Krzysztof mówił, że nie oddalać siebie, nie uciekać. Czyli nie robić tego, co Henryk Fila, nie odcinać siebie. Tak, tak. Nawet jeżeli tak jest zapisane, to żeby próbować zawalczyć o to. To był niesamowity czas. No dobrze, to szybciutko przejdę teraz do nowej produkcji Teatru Narodowego. Tak. Dlatego, że tam też chyba jest trochę o człowieczeństwie. Może Państwo powiedzą w skrócie, oczywiście tak, żeby nie zdradzać jakichś, nie spoilerować, nie zdradzać jakichś tajemnic. O czym jest sztuka Tchnienie? No, myślę, że w takim bardzo dużym telegraficznym skrócie sztuka Płuca, czyli Tchnienie, bo zmieniliśmy tytuł, jest o miłości po prostu. Tylko i aż. I dla mnie niesamowite w tej sztuce jest to, że ona jest, pokazuje, działa w ogóle cały... Jest napisana w taki sposób, że działa na zderzeniu dwóch światów. Na zderzeniu makrokosmosu, czyli Ziemi, planety, jej problemów, tego jak się zmienia, tego jaka może być przyszłość, a jakiej może nie być przyszłości już. I to jest niesamowite, to jest bardzo poruszające i to są rzeczy, o których
Na co dzień myślimy mniej lub więcej, w zależności od wielu okoliczności. I zderzony jest ten makrokosmos z mikrokosmosem, czyli jakimś chyba najmniejszym ze wszystkich światów, jaki może w ogóle chyba istnieć, czyli po prostu z miłością dwojga ludzi. Cały dramat po prostu oscyluje gdzieś od tego najmniejszego do największego, od największego do najmniejszego. Jaka jest sytuacja wyjściowa bohaterów? Kim są wasi bohaterowie, tak? Oczywiście w kwestii zachęcenia. No to jest dwoje młodych ludzi. Nie wiem w jakim wieku mniej więcej, my sobie przyjmujemy, że w naszym po prostu. Myślących. Tak, myślących, kochających, czujących, martwiących się. To pada, tak. I zadają sobie dużo pytań. Sobie nawzajem i sobie. Tych pytań o to, czy są na przykład dobrzy. Bo jakby pomyśleć o tym. No w ogóle, co to znaczy być dobrym, jak to sprawdzić, czy to można sprawdzić, od czego to zależy. To są naprawdę bardzo ważne pytania i cały czas zadajemy te pytania. Tak, tak. Eks jest genialny. Chciałem tylko powiedzieć, że jest niesamowity. I zawsze, za każdym razem, mimo że znamy kolejne słowa, wiemy co będzie za chwilę, czytamy całość, mamy ciarki i jest on bardzo przejmujący, naprawdę dotkliwy i świetnie napisany. Dawno nie miałem czegoś takiego poczucia przy kolejnym czytaniu, żeby działał tak tekst na mnie. Przeczytałem w wywiadzie, którego udzielił reżyser przedstawienia, debiutujący znakomity aktor, debiutujący reżyser, znakomity aktor Teatru Narodowego Grzegorz Małecki, że pomysł zrodził się mianowicie w taki sposób, że jego przyjaciółka, tłumaczka Anna Gujska, obejrzała ten spektakl w Londynie. Ja odrobiłem lekcję, tam grali te postaci Kate O'Flynn i Alistair Cope w National Theatre. Bardzo dobre recenzje przeczytałem w Guardianie na temat spektaklu. I teraz przetłumaczyła, przesłała mu Grzegorz w ten sposób, jakby odniósł się, że chciałby to zrobić. Na początku myślał nawet, żeby zagrać, ale potem no, mówi w tym o tym, oczywiście o tym wszystkim w tym wywiadzie. I teraz moje pytanie jest, czy rzeczywiście, bo powiedziała pani przed chwilą, że zmieniliście tytuł. Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego tam jest Lux, czyli płuca, a to jest tchnień? Nawet rozmawiałam dzisiaj z Grześkiem na ten temat. Przeczucie. Miałam przeczucie, tak, intuicję na temat zmiany tytułu. Dosyć długo o tym rozmawialiśmy w ogóle i ja byłam przeciwna generalnie. Świetna obrona. I teraz mogę mówić, co mówili koledzy. Nie. Ale dosyć długo o tym rozmawialiśmy. Czy to zrobić i tak to na co i właściwie dlaczego i tak dalej. I nawet dzisiaj rozmawiałam właśnie z Grześkiem, tak jak powiedziałam, o tym, że Ania Gujska, tłumaczka, która jest bardzo dobrą przyjaciółką już wieloletnią Grzegorza, rozmawiała, wymieniła jakieś maile z Duncanem Macmillanem i powiedziała mu właśnie, że zastanawiamy się nad zmianą tytułu, co on o tym myśli, czy to byłoby w porządku i tak dalej. I on sam odesłał jakąś taką bardzo ciepłą wiadomość, jakąś okraszoną jakimiś uśmieszkami i tak dalej, że sam nie jest do końca zadowolony z wyboru tego tytułu, ale już się stało i tak jest, ale że generalnie w Europie, która się nie jesteśmy pierwsi, to najczęściej się zmienia tytuł na oddycha i natchnienie, na coś takiego troszkę mniej, no bo płuca mniej szpitalnego. Nie są takie mocne skojarzenia. I cały czas będę dążył. Dlaczego zmieniliście? Co wam nie pasowało w tych płucach? Tekst jest bardziej delikatny niż fakt organu, jaki mam. Wydaje mi się, że jest. Nie. Dużo mówimy o powietrzu, o oddychaniu, o tym, co to jest związek. Związek jest jednak tkanką bardzo kruchą. Widzę płuca. Tak, pierwsze skojarzenie mają takie dosyć mocne, twarde. Mocne, twarde, a to nie do końca o tym. Jest to też organ, który jest mechaniczny, prawda? Tchnienie to jest coś, co jest jakby, no tchnienie, przychodzi mi na myśl pierwsze z brzegu Ducha Świętego, czy zmieni, że ma jakiś taki metafizyczny wymiar. Tak, kosmosu właśnie. Tak. Znaczy mnie się te płuca bardzo podobały, dlatego że one miały w sobie coś takiego magicznego, coś takiego bardzo... Anatomiczno, ale takiego do trzewi, związanego z naturą. Tak, i mnie to w ogóle bardzo się podobało, podoba dalej w tym tytule. Natomiast rozumiem też zabieg Grześka i oczywiście on... Pozdrawiamy go. Ja już pozdrawiam. Pan Grzegorz niestety nie mógł do nas przyjść z racji zobowiązań filmowych tym razem. Tak jest. No dobrze, czyli tchnienie zamiast płuc. Mam takie przekonanie, że coś ciekawego zdarzy się w Teatrze Narodowym. Oczywiście jesteście świeżo po premierze, dosłownie godzinę czy dwie. W związku z tym nie widziałem spektaklu, ale mam takie poczucie,
uczucie, bo mówicie o tym, że jest to spektakl miłości. Natomiast w tych wszystkich rzeczach, które przeczytałem w internecie na temat amerykańskich wersji oraz angielskiej, to jest jakby zwrócenie uwagi na to, że posiadanie dziecka ma, to tam jest jakaś przewrotna teza, w której się mówi, że nie ma sensu wydawać na świat człowieka, dlatego że ten świat nie zasługuje. No tak w skrócie oczywiście tak sprowadzam to też do takiej banalnej frazy, ale chodziło o to, że tam akcentują ci wszyscy ludzie oglądający te spektakle. No ja niestety też nie czytałem dramatu. No właśnie na ten problem, że to jest właśnie główny problem, że jakby ziemia i że jest ten makro. Tak, że jest ważniejsze. A u was moje pierwsze pytanie było też skierowane i od razu powiedzieliście o miłości. Jak to jest? Wydaje mi się, że o tym i o tym. To znaczy to, że rozmawiamy o dziecku, bierze się od miłości. A miłość jest przede wszystkim. Miłość jest przede wszystkim w tym spektaklu. Nie zmienimy tego tekstu i tam to wszystko jest. Natomiast jak ja czuję, że tam jest jeszcze więcej niż tylko teza. Ja w ogóle od pierwszego przeczytania miałam wrażenie, że no, oczywiście te wszystkie fakty odnośnie wydajności węgla, odnośnie przeludnienia planety i tak dalej, one są napisane w taki sposób, że konkret jest po prostu wręcz uderzający, tak, to jest wręcz upiorne, jak trzeba tym zrobić. Ciężko się nie zgodzić. Tak, ciężko się nie zgodzić, ale z drugiej strony od pierwszej lektury miałam poczucie, że to jednak jest, że ja przynajmniej może w takim momencie jestem życia, że więcej w tym znajduję intymności, czułości, delikatności, łagodności. Z tak łagodnym i czułym tekstem nie spotkałam się już dawno. No, ja chyba też jestem w takim momencie życia właśnie, że się zgadzam gdzieś z tym. Może to jest też tak, że my wybraliśmy po prostu, że na coś się trzeba zdecydować i my zdecydowaliśmy się właśnie na tę czułość i miłość w tym tekście, a nie na te wszystkie ale, pomimo. Oczywiście, powiedzmy, że to też Grzesiek zdecydował. Jest to taka teoria, wśród oczywiście... Maczę w tym palcu. W dziedzinie literatury jest taka teoria, że to nie my czytamy książki, tylko książki czytają nas. Jeśli jesteśmy na nie gotowi, to po prostu po dwóch stronach one nas obstawiają, a nie my ich. Może też to jest tak, że ten tekst przyszedł do was, dlatego że jesteście na niego gotowi, jakby łączy też z Grzegorzem. To bardzo ładne i coś w tym jest. Myślę, że bardzo pasuje do tego, bo tak jak wcześniej pan powiedział, Grzegorz ten tekst od Ani dostał już chwilę temu. No, z tego co pamiętam, to Duncan Macmillan napisał Płuca w 2011 roku, zdaje się, więc już trochę minęło. Tekst czekał w szufladzie u Grześka. Pęczniał, czekał cierpliwie i w końcu... Zaatakował go, tak. Grzegorz bezbronny musiał się po prostu podjąć i myślę, że w pięknym czasie się też dla całej naszej trójki zdarzyło. No i też w ogóle sam sposób powstawania tego spektaklu jest dosyć niespotykany, bo to taka oddolna inicjatywa, nie? Tak, to nie, to wyszło od Grzegorza. Był taki pokaz przed naszym dyrektorem Janem Englertem. Pokazaliśmy 20 minut. No, pokazaliśmy 20 minut tego, co zrobiliśmy sami. Spotykaliśmy się między próbami do innych przedstawień. Bez kompletnie pewności, czy to będzie robić tutaj, czy gdziekolwiek indziej, ale chcieliśmy to robić, tak czy inaczej. Dyrektor zgodził się i podjął z nami pracę i okazuje się, że ten spektakl będzie pierwszy w sezonie. Będzie to premiera pierwsza. No właśnie, to bardzo dobrze wróży sezonowi, że taka ciepła, liryczna opowieść na początek sezonu. Może to jest jak początek jakiegoś nowego nurtu teatru narodowego. No nie ma czegoś takiego w teatrze. No więc właśnie. Teraz chciałem przejść do takich bardziej rzeczy technicznych. Grzegorz, wspomniany już reżyser Małecki, powiedział, że ten tekst jest bardzo trudny, dlatego że tam mamy bardzo wiele konwencji, które się przeplatają. Farsy, komedie, teatr obyczajowe, ale też drama. Ja bym się zmienił na postaci. Ja z drugiej strony jeszcze też wiem z tego wywiadu, że na scenie nie ma praktycznie nic, tylko jesteście wy i właśnie scena i ciemność. Jak się pracuje w takich warunkach? No bo to jest rzeczywiście trudna sprawa. No, mam nadzieję, że oprócz tej ciemności będzie mamy, czyli ta jasność, ale faktycznie jesteśmy tylko i raz my. Nie ma scenografii, nie ma muzyki, nie ma... Światła żadnego. No tak, no jest tylko robocze. No. Tak. No, nie ma żadnych rekwizytów. Jak nam się pracuje przy tym? Stwarzamy świat sami. A propos tych konwencji. Dla mnie zaskakujące jest też to, że faktycznie, to co się powiedział, to jest prawda, że bardzo to jest płynne tam i bardzo, bardzo się zmienia. Natomiast jest też napisane
bardzo bliskim nam języku. I to przychodzi dużo prościej, dużo łatwiej, bo te słowa gdzieś się same układają. I faktycznie one są tak sprytnie poukładane, że w zasadzie no myślę, że myślimy. Po prostu, że to są bardzo świetnie zapisane myśli, nie? Z drugiej strony, zdarza się sytuacja, że z próby na próbę zupełnie inaczej odczytujemy teksty i no było już mnóstwo wersji każdej sceny, co jest świetne, no bo tak jak w życiu, no, w zależności od okoliczności inaczej mówimy i innymi słowami pewne emocje wybieramy. Ale odpowiadając na Pana pytanie, to myślę, że jednak to przychodzi jakoś bardzo organicznie. I to jest zaskakujące, że to spłuc. Właśnie. A może jakieś natchnienie Ducha Świętego? No tak Wam życzę. Drugie pytanie teraz takie techniczne. Ja się pracuję z aktorem, który został właśnie reżyserem. Bo oczywiście stereotyp jest taki, że aktor, który przychodzi na drugą stronę rzeczy, no to jak nie mówię wytłumaczyć, to pokazuje, że to się czy to ładnie jest. Cały czas gra. Ale jak on gra, słuchajcie, na Oscary po prostu. No to prawda, akurat to jest plus, ogromny plus. To, że Grzesiu jest aktorem i zna